Witam, Krzysztof Roman Lewandowicz, specjalista od stóp. Co lepsze, sandał czy tabletka? Zadzwoniła do mnie pani i mówi do mnie tak. Mam tutaj ten pański katalog i zobaczyłam takie kapciuszki. Czasami irytuje mnie to kapciuszki, bo nie są to kapciuszki, a przyzwoity sandał, który jest numer jeden na świecie do leczenia deformacji stóp i refleksoterapii. I pani mówi tak, co jest lepsze, panie doktorze, czy pański sandał, czy tabletka, bo tych tabletek mam już dość. Najadłam się ich tyle, że dostałam wrzodów i w ogóle mam już tego dosyć. Pytam, co pani jest? Miażdżyca, miażdżyca. I teraz mówię, no jak, to pani wątpi, to czy ten sandał, czy tabletka? Tabletka nie wyleczy pani miażdżycy, a miażdżyca między innymi polega na złapnieniu tętnic, na kłopotach z poruszaniem się przede wszystkim, na stopach, na nogach. I bez ruchu nic tutaj nie będzie. I teraz jak założy pani taki sandał, który leczy wszelkie deformacje i uciska i pochodzi w nim codziennie czy co drugi dzień po kilkanaście minut, piękny, potrójnie profilowany, to zapobiegnie pani deformacjom stóp, ale nie tylko, pobudzi pani krążenie w nogach właśnie, tam gdzie ta miażdżyca najwięcej doskwiera, bo człowiek przestaje chodzić, zaczyna posuwać nogi, stopy, zaczyna mieć awersję, niechęć do poruszania się wręcz. Później następują konsekwencje, tyje, zaczynają go boleć stawy, puchną, włączają się to stany zapalne. Czyli cała gama konsekwencji, jak takiego wolnego domina, często te porównania domina daje, żeby zrozumieć, jak jedno się przewraca po drugim. Przewraca, tu czytaj, słabnie. Choruje, albo zaczyna być schorzałe, niedołężne. Sandał więc, czy miażdżyca, panie doktorze? Czy pańskie kapciuszki? Czy te moje tabletki? Wytłumaczyłem jej ten proces, na czym polega. A kręgosłup, czy leczą one kręgosłup? No kręgosłupa nie leczą one bezpośrednio po kupieniu. Kupuje pani sandały i wyleczy pani kręgosłup tylko poprzez masaż receptorów w stopach i właściwe, proste chodzenie oraz ugniecenie receptorów ciężarem własnego ciała. Plecy i kręgosłup też odżywają, bo poprzez właściwe ukrwienie, poprawę krążenia w stopach, poprawia się krążenie w całym organizmie. Tam, gdzie jest dobre krążenie, tam bóle ustępują, jest tu o wiele mniej bóli, jest obrona, ochrona, ale wracając do kręgosłupa, no to proste trzymanie, ćwiczenia na plecy i kręgosłup, które pokazuję jako wszędzie ćwiczący i które polecam w swoich książeczkach. Bez wahania wybrałbym zatem sandały całoroczne, które leczą, zamiast tabletki. Do następnej gawędy.